O, chyba się rozkręca. O, i fajny bicik. Pikachu loves you. Yeah, yeah, hey, hey. Nie, no to jest koks. Cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funky. Dzisiaj zabywamy do ogrania takiego moda, który się nazywa Vulture Culture. I zagramy sobie na jakiegoś tutaj psychodelicznego chyba ptaka, Avenue. O, zresztą już widzicie, jak on tutaj wygląda na tym zdjęciu. Jestem ciekaw jego historii, naprawdę. Zobaczymy sobie, co on tutaj ma nam do przekazania. O kurde, czemu on ma pałkę z gwoździem za plecami? Mam nadzieję, że nie będzie chciał nas tutaj śrutnąć nią. No dobra, mamy trzy traki: Payment, Collector i Overdue. Lecimy. Week A. Czemu Week A? User wygląda. Jakiś chory psychol. Hej! Co wy dzieciaki robicie w takim miejscu jak to? To nie jest zbyt bezpieczny bar w tym mieście, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Dubab dibob? Ach, no dobrze. Jestem... Co? Nark? Znarkotyzowany, czy co? Czekaj. Znam cię. Tak, widziałem was dwóch w wiadomościach. Zrobiliście naprawdę niezłą rozpierduchę w Nevadzie, prawda? Ba des, kede bo ba! O, ja? Nie, ja nie śpiewam gości już więcej. Jestem cały... dawno tego nie robi, po prostu już tego chyba nie potrafi. Plus nie mam... Bebop? Mikrofonu. O, chyba mu daliśmy mikrofon. Ty zawsze masz jakieś tutaj zapasowe mikrofony w sobie? Pep! Ach, no dobrze. Ale nie oczekuj niczego super, dobrze? Nie, tam pewnie przesadza. O kurde, to troszkę... Dziwny klimacik wchodzi. Nie, te zęby u ptaka. Ale on ma głos, Jezu. Ale w sumie mi się podoba. My też mamy jakiś taki dziwny. Nie, boję się tego jego tej pałki, nie? Że on nam coś zrobi. O, jak gwiżdżę. Ale dziwna muzyka. Boże, on ma głos. W ogóle on złoty ząb ma. Jestem ciekaw w ogóle, kim on jest. Bo to raczej nie jest jakimś tutaj mordercą, który nas próbuje zabić jak ostatnio. I nie jest on wynajęty przez ojca... ojca Girlfriend. To gwizdanie jest fajne. Wait, wait. O, jak chcecie znać jakiś fun fact, to ja nie umiem gwizdać na przykład wydmuchując powietrze, tylko wciągając. Tylko tak umiem gwizdać, a propos gwizdania. Taki mały fun fact. O, śpiewałem od lat. Była naprawdę dobra zabawa. Patroni też wyglądają, że się dobrze bawili. Oni? Okej. Okay. Debobi? O, nie topesz? Pomaga mi wykonywać moją pracę. Jestem... O nie, jestem komornikiem. O, komornikiem. No dobra, bip. Hej, nie patrz na mnie w ten sposób. Narzędzie perswazji. A, czyli to... A, Jezu, nie topesz, jestem idiotą. Jaki nie topesz? To jest ten... Bat to jest pałka baseballowa. To co ma za plecy. Nie, no nie mów, proszę. Czemu ja to przetłumaczyłem jako nietoperz? Dobra, nieważne, wybaczcie. Tak, no to jest jego narzędzie perswazji, żeby odbierać tutaj długi. Wiedziałem, że jestem komornikiem, a nie złodziejem. To się także zalicza jako wydatek biznesowy na moje podatki. Dabobep? Kolejna piosenka?
Wiesz co? Z chęcią. Nie śpiewałem z nikim od dawna. On z kimś śpiewał, ale z kim? Miło poczuć, że zrzuca się ten kurz. Dobra. I dawno nie śpiewał, ale on z kim on śpiewał? Czy się dowiemy? Ta muzyka, nie? Jest tak psychodeliczna, jakaś dziwna, strasznie niepokojąca bardzo. Plus ten jego głos. Słyszycie to? No, jest... Nie chciałbym usłyszeć takiego głosu na przykład w tym... w jakiejś ciemnej uliczce, alejce. Ale tak widzenie jest świetne. O, znowu gwizdzę. Jestem ciekaw, czy zrobimy combo na całej piosence. Chyba, że się przy trzeciej odpali tak, że to jest po prostu masakra. Bo tak bardzo często jest. Ale w ogóle gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w jakimś barze? Ale z tego co widzę, on jest... jakiś podniszczony, widzicie po lewej? Out of order, czyli już nie można tego używać, ale... tylko tego miejsca? Ciekawe. Mam nadzieję, że on nie będzie nas walił tą pałką, bo to po prostu będzie masakra. Niedawno byliśmy postrzeleni, teraz byśmy dostawali pałką? Oj, nie. I to gwizdnięcie na koniec. Ale full combo weszło, full combo, więc gitarka. Hej, rudowłosa. Ty masz tatę, prawda? Rozczochrany, ciemne oczy, nie lubi koszulek. I babo? Tak myślałem. On też nosił wszędzie głośniki. Wszędzie, gdzie chodził. W jakiś sposób. Skdbobabe? Kiedyś byliśmy partnerami biznesowymi. Tak. Kiedyś razem robiliśmy muzykę. Ale on z tym skończył. Skończyliśmy z tym. Baba Biduska? Napisaliśmy tą jedną piosenkę. Ale... odrzuciliśmy ją, ponieważ nie pasowała do naszego stylu, na którym podążaliśmy. Chciałbyś ją usłyszeć? O kurde! Ip! Dobrze. Przygotuj się. Kurde! Czyli zna ojca... O kurde. Czyli zna ojca Girlfriend. Byli kiedyś partnerami. I sobie śpiewali razem. Dobra, pokaż mi, co to za piosenka. Bo na razie creepy jest. O, chyba się rozkręca. O, i fajny bicik. I jest dużo klikania, dobra. Dobra, lecimy full combo. Fajna. No musiał to stat lidery zrobić, bo jest super. Fajny jest ten beat. Ale nadal creepy. W ogóle, czemu ptak ma zęby? To mnie cały czas zastanawia. To jest kurde... dziób z zębami, to jest... Nie sądziłem, że to tak może dziwnie wyglądać. Tak w sumie trochę przerażająco z tymi jego oczami jeszcze. Dobra. O, to jest fajny moment. Ta. Tak. Udało się? Jest! I co? Cały mod full combo wszedł? O kurde. No dobra, ale coś czuję, że chyba za krótki jest odcinek, więc
dam wam taki mały bonusik i sobie jeszcze zagramy w jednego moda, takiego dość śmiesznego. Także widzimy się za chwilę. Pięcie. No i mamy naszego Pikonjo. Jest to demo w sumie, moda, ale gdy usłyszałem muzykę tutaj, to po prostu musiałem to zagrać, także lecimy. Jest jedna piosenka, ale no... jest totalny koks. Aż się chce ją śpiewać. I jest wokal tutaj. Pikonjo. Pikonjo never dies. Zobaczcie, jak on w ogóle wygląda. Taki koksu berserk. Patrzcie, jak Piko teraz wygląda. W sumie Pikonjo. Pikonjo never dies. Pikonjo never dies. When the world is sad and in despair, our savior will rise with orange hair. Our lord. Our god, Pikonjo. Pikonjo, Bonjour! Ale koks głos! Ja, ja. Hey, Pikonjo, loves you! Yeah. Czy ja umiem taki zrobić głos? Hey, Pikonjo, Bonjour! To zaraz spróbujemy. Yeah. Yeah. Hey, Pikonjo, loves you! Chyba się udało. Nie, no koks jest ten głos. Nie, co on śpiewa. Nawet nie będę tłumaczył. Nie, no co ty zaśpiewałeś, proszę. Ja myślałem, że to jest normalny mod. A ty tutaj saks i spinat. Nie. No, yo. Ja, ja, ja. Ej. Nie no, muszę jeszcze raz to zrobić. Pikachu loves you! Yeah, yeah, hey, hey. Nie no, to jest koks. Aż ci chcę to śpiewać. Jest w miarę proste, ale naprawdę. Nie, cicho. Tak, tak, to mój peanut, no, świetnie. Co ty kurde śpiewasz, gnoju? Nie, no ja myślałem, że to będzie fajny mod, który... Ale nie, no i tak czekam na pełną wersję, jeśli wyjdzie w ogóle. To dość stary mod, ale naprawdę śmieszny. No dobrze, mieliście taki malutki bonusik na koniec, mam nadzieję, że się podobał. No i tak by się prezentowały te dwa mody. Pikonjo i Vulture Culture. Jeśli się odcinek spodobał, no to oczywiście zostawcie suba. Zalajkujcie, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!